prawie Stoczni Gdańskiej. Ja już nie jestem w stanie policzyć, ile miałem spotkań, czy to z szefem Komisji Europejskiej, czy rozmów telefonicznych, czy bezpośrednich z panią komisarz Kroszat, od której w dużej mierze zależy ten akceptacja lub nie dla tego projektu, dla programu restrukturyzacji. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że idzie w dobrą stronę, że jesteśmy, tak jak w przypadku Gdyni i Szczecina uzyskaliśmy ten efekt, o który nam chodziło, to w przypadku Stoczni Gdańskiej ja dzisiaj koncentruję swoją uwagę nie na tym, co będzie, jak nie wyjdzie, tylko w jaki sposób doprowadzić do tego finału, żeby stocznia nie musiała zwracać tej pomocy. Ale stoczniowcy, którzy dzisiaj pracują w stoczni, nie znają tych pańskich uzgodnień z Komisją Europejską, nie znają tego, co będzie i boją się o swój przyszły los. Znaczy ja się nie dziwię, bo to ja nie rozumiem. To jest nasze życie. Ja sobie zdaję z tego sprawę i dlatego ja powiem po mężku. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że to jest... że stocznie są ważne nie tylko ze względów historycznych, bo historia, ale są ważne jako miejsca pracy. To ja bym chciał i do tego zmierzamy, żeby Stocznia Gdańska, podobnie jak dwie pozostałe, te główne stocznie, Szczecińska i Gdyńska, stały się wreszcie zakładami, które nie będą przedmiotem nieustannej troski, tylko będą zakładami, które na siebie zarabiają. Ale jesteśmy za.